Agnieszka Koster-Dudkowska. Witam Państwa w poniedziałek, 21 sierpnia. Zapraszam na Jawor Express. Rozpoczynamy od informacji z minionego weekendu, który w Jaworznie był bardzo aktywny politycznie. Kandydaci do Sejmu oraz aktywiści zbierali głosy na listy poparcia. Mieszkańcy tutaj reagują bardzo pozytywnie, mówią, że nie podoba im się obecny stan tutaj w Polsce i chcą po prostu dokonać zmiany i bardzo chętnie podpisują się właśnie pod listą poparcia. Aktywny politycznie weekend w Jaworznie. Kandydaci do Sejmu i przedstawiciele partii politycznych podobnie zaplanowali sobotni poranek. Na rynku w centrum Jaworzna spotkały się dwa obozy polityczne, grupa sympatyków Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zbieranie podpisów dzisiaj idzie bardzo dobrze, lista za listą, coraz szybciej się wypełniają. Mnóstwo ludzi samych podchodzi, nie trzeba ich szukać, nie trzeba ich namawiać, tylko widzą, że znaczki biało-czerwonego serca odnajdują ten znak i chcą nas poprzeć. Zbieramy podpisy, ponieważ żeby zarejestrować listy, będziemy jeszcze wiele dni na ulicach polskich miast, także Jaworzna. Także jeżeli by ktoś chciał, to do biura poselskiego zapraszam, na pewno każdy, kto będzie chciał ten podpis złożyć, to złoży, a to nam pozwoli zarejestrować listy w okręgu wyborczym. Ponadto przy Jaworznickiej Galerii podpisy zbierała także Konfederacja. Jedni ludzie podpisują, inni nieco się wahają, ale jak się wytłumaczy, o co jest ta zbiórka i przedstawi, że mamy program, no to już ludzie chętniej podpisują. Pod Drwalem zebrała się grupa z Wojciechem Saługą i zbierała podpisy na listach poparcia Platformy Obywatelskiej. Kilkanaście metrów dalej sympatycy Prawa i Sprawiedliwości kręcili materiały wyborcze z Dariuszem Starzyckim. Baner z wizerunkiem Donalda Tuska zawisł w Jaworznie. Kampania wyborcza zdecydowanie nabiera tempa. W Jaworznie coraz bardziej widoczne są działania związane z jesiennymi wyborami. W miniony weekend kandydaci do Sejmu oraz osoby związane z ugrupowaniami politycznymi zbierali głosy na listach poparcia w centrum naszego miasta. Ponadto pojawiają się także inne widoczne elementy jak plakaty czy banery w przestrzeni miejskiej. Jednym z bardziej widocznych banerów jest ten znajdujący się na bloku mieszkalnym przy skrzyżowaniu ulicy Jana Matejki z Grunwaldzką w ścisłym centrum Jaworzna. Baner zdecydowanie wspiera obecny obóz władzy, gdyż przedstawia sylwetkę Donalda Tuska oraz atakującego treści. Władza, mimo że mówi, że ma pozytywny program, to ten baner z Donaldem Tuskiem pokazuje, że jedynym programem PiSu to jest zohydzenie Donalda Tuska. To im się nie uda. 15 października Donald Tusk na czele Koalicji Obywatelskiej odsunie PiS od władzy. No to jest bardzo brudna kampania wyborcza. Nie wiem, czy pod tym billboardem jest dopisek, że to jest materiał wyborczy któregoś z komitetów, bo nie można na swoich materiałach wyborczych umieszczać kandydatów innych komitetów. Dlatego jeśli któryś z komitetów się tam podpisał, no to strzela sobie w kolano. Trzeba przyznać, że tegoroczna kampania zapowiada się z jednej strony bardzo ekscytująco, a z drugiej lekko niepokojąco. Jaworznicka widownia mogła w weekend posłuchać kunsztu orkiestr dętych w ramach festiwalu orkiestr dętych, który odbył się na rynku. Przed Państwem wspólne wykonanie hymnu orkiestr górniczych, czyli orkiestry dęte. Zagramy razem, a później poszczególnie na scenie będziemy występować koncertowo, być może już troszeczkę mniej marszowo, jednakże na pewno spodoba się Państwu. W organizacji razem z miastem udało nam się zorganizować tutaj festiwal, w którym orkiestry nie tylko maszerują, ale jeszcze dają koncerty.
Wszystko wygląda świetnie. Wszystkie zaproszone orkiestry stawiły się na miejsce, przemarszerowały, przeprowadziły zainteresowanych pod scenę na rynek, aby słuchać dalszych koncertów w ich wykonaniu. Mamy tutaj orkiestrę Zmysłowic Wesołej, orkiestrę Janinę, orkiestrę Zakładu Górniczego Sobieski, młodzieżową orkiestrę Dętą Pińczyce. Dzięki rozwojowi medycyny rokowania pacjentów z poparzeniami są coraz lepsze. Kluczowa w gojeniu ran jest odpowiednia pierwsza pomoc. W czasie wakacji oprócz poparzeń słonecznych również mamy do czynienia z poparzeniami termicznymi, tak? Czy to będzie poparzenie w wyniku na przykład wylania na siebie gorącej herbaty albo kawy, albo poparzenie wynikające z wylania na siebie gorącego oleju, tak? No, mieliśmy ostatnio taką sytuację w Świnoujściu, gdzie na dziecko został wylany olej z frytkownicy, tak? Więc no, bardzo niebezpieczne poparzenie. No i najczęściej mamy do czynienia oczywiście z poparzeniami w gastronomii, tak? Czyli tam, gdzie jest dużo ludzi, tam, gdzie no, właśnie mamy do czynienia z gorącymi olejami czy z gorącą wodą, no to tam właśnie jest bardzo duże ryzyko, że do takiego poparzenia dojdzie. Czy Polacy dużo wiedzą na temat oparzeń? Jako farmaceuta mogę powiedzieć, że niestety nie. Często zwracają się do nas, do apteki, z prośbą o udzielenie fachowej porady. W mojej ocenie te urazy oparzeniowe nie są właściwie zaopatrywane. Z tego względu, że jak statystyki podają, tych pacjentów, którzy trafiają do szpitalnych oddziałów ratunkowych, do oddziałów leczenia oparzeń, na oparzeniówkę, jest zbyt dużo jak na XXI wiek. Największą konsekwencją, z którą spotykamy się od razu po urazie oparzeniowym, jest ból. Z tym spotykamy się przy oparzeniu pierwszego, drugiego stopnia. Oparzenie jest takim urazem, które co do zasady pogłębia się nawet do trzeciej doby. Temperatura niszczy naskórek, niszczy właśnie całą warstwę skóry i wnika w głębiej, tak? Niszcząc wszystkie inne struktury, czyli mięśnie, naczynia krwionośne, nerwy, kości. Więc żeby do tego nie doszło, żeby to poparzenie było jak najmniejsze, powinniśmy natychmiast rozpocząć proces chłodzenia. Po rozpoczęciu takiego procesu chłodzenia używamy najlepiej właśnie hydrożelu, czy to w postaci opatrunku, czy to w postaci sprayu. I ważne, jeśli to oparzenie jest rozległe, powinniśmy jak najszybciej wezwać zespół ratownictwa medycznego, tak? No bo jeśli na przykład mówimy o poparzeniu dłoni i szczególnie u osoby dorosłej, albo też u dziecka, no to możemy sobie z takim dzieckiem czy z osobą dorosłą pojechać sami do szpitala. Jeśli dziecko by na siebie wylewa wrzątek, tak? Czy gorący olej i dochodzi do poparzenia okolicy klatki piersiowej, szyi, ramion, no jest to poważne, rozległe oparzenie, dzwonimy po zespół ratownictwa medycznego. I też pamiętajmy, że no, musimy unikać wychłodzenia całego organizmu, więc jeśli mamy poparzoną znaczną część ciała, to ten hydrożel przykładamy tylko w miejscu, gdzie no, podejrzewamy to najgłębsze poparzenie, natomiast pozostałą część ciała po zakończonym procesie chłodzenia wodą powinniśmy okryć folią spożywczą. Najlepiej albo folią ratunkową.
Tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Jawor Ekspresu. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego. Do zobaczenia już jutro.